Witam cię bardzo serdecznie w dzisiejszym tutorialu. Dzisiaj zajmiemy się już kolejnym narzędziem branżowym, kolejnym AutoCADem branżowym i będzie to tym razem AutoCAD Mechanical, czyli będziemy zajmować się projektami mechanicznymi. Jak widzisz w tym wypadku również wstążka programu AutoCAD Mechanical różni się od wstążki zwykłego AutoCADa. Już mam oczywiście otworzony nowy rysunek. Wystarczyło kliknąć tutaj w tym miejscu, aby utworzyć nowy rysunek. I będę chciał teraz pokazać Ci, jak można wykorzystać biblioteki elementów programu Mechanical, aby szybko tworzyć swoje projekty. Będziesz zaskoczony, ponieważ dzięki tym narzędziom zdecydowanie ułatwisz sobie pracę, zaoszczędzisz czas po prostu na rysowaniu standaryzowanych elementów, ponieważ te standaryzowane elementy już tutaj w programie są i czekają, abyś ty mógł je użyć. Gdzie znajdziesz właśnie takie biblioteki? Przejdźmy sobie tutaj na kartę Element w tym miejscu. No i zobacz, że tutaj są różnorakie generatory biblioteki, z których możesz korzystać. Zobacz, tutaj masz na przykład otwory, elementy złączne. Masz tutaj całą bibliotekę tych elementów dostępną, którą będziesz mógł bezpośrednio użyć tutaj w swoim rysunku. Pomoc programu AutoCAD Mechanical rozpoczyna się już nawet na etapie tworzenia otworów w elementach. Zobacz, ja tutaj narysowałem sobie. Taki prostokąt, który może być na przykład przekrojem przez jakiś element typu blacha. I teraz my, właśnie w ten element, chcielibyśmy wstawić otwór. Zobacz. Możemy po prostu skorzystać z czegoś takiego jak otwór przejściowy i AutoCAD Mechanical za nas stworzy po prostu otwór w takim oto prostym przekroju. Kliknijmy sobie na otwór przejściowy. No i możemy sobie wybrać tutaj odpowiedni otwór. Ja załóżmy, wybiorę ten pierwszy tutaj w tym miejscu. Kliknę w tym miejscu. No i przede wszystkim. Co muszę zrobić, to tutaj w szczegółach wybrać odpowiedni widok, czy będzie to taki widok z przodu, czy z góry. Ja oczywiście chciałbym, aby to był widok z przodu. Klikam w tym miejscu, za pomocą punktów lokalizacji po prostu wybiorę sobie punkt wstawienia, na przykład w tym miejscu, i określę punkt obrotu. Ja chciałbym, aby ten oczywiście otwór był tutaj w tym wypadku pionowy, dlatego przejadę troszeczkę poniżej i kliknę na symetrię na tym dolnym segmencie tej polilinii, którą tutaj narysowałem, klikam. Oczywiście program zapyta mnie o rozmiar tutaj średnicy dla mojego otworu. Na przykład mogę wykorzystać sobie tutaj rozmiar na śruby M10, czyli będzie to otwór pod tego typu śruby, pod śruby M10, czyli są to oczywiście śruby metryczne. Wybiorę sobie M10 i kliknę na koniec. Zobaczę, tak naprawdę do dyspozycji jest szereg. Jeszcze różnych innych rozmiarów, ale dla tego przykładu wystarczy mi M10. Klikam na koniec. No i zobacz, że dokładnie w tym miejscu, które wskazałem, został wstawiony otwór. Ja tak naprawdę nie musiałem rysować tego otworu, aby właśnie taki standaryzowany otwór wstawić. Może wydać Ci się to proste, ale w wielu przypadkach ułatwi Ci to pracę. Zobacz, że możesz wstawiać bardziej skomplikowane elementy. W momencie, gdy już wstawiliśmy sobie nasz otwór, Możemy przejść dalej, na przykład korzystać z kolejnych elementów dostępnych w bibliotekach programu AutoCAD Mechanical i na przykład wstawić wewnątrz tego otworu właśnie śrubę. Przejdźmy teraz tutaj na elementy złączne, na panel elementy złączne i wybierzmy sobie tutaj elementy złączne, czyli będą to śruby. Klikam w tym miejscu. Ponownie w tym wypadku uruchomi się nam taka biblioteka, z której będziemy mogli wybrać odpowiednie standaryzowane śruby. Na przykład przejdźmy sobie tutaj. Do śrub z łubem walcowym, zobacz, że tutaj tak naprawdę mamy z łubem stożkowym Sześciokątnym, specjalnym, dociskowe, wkręty i tak dalej Tutaj mam szereg różnych elementów do wyboru My przejdziemy sobie tutaj z łubem walcowym I poszukamy może DIN EN ISO Zobaczymy czy tutaj będziemy mieli właśnie takie śruby z gwintem metrycznym A może właśnie wykorzystajmy sobie tutaj taki, taką śrubę Niech to będzie ISO 4762 z 2004 roku. No i standardowo, jak widzisz, znowu tutaj z prawej strony mamy możliwość wybrania widoku, który chcemy wstawić. Czyli tak naprawdę są to odpowiednie bloki, które wstawiamy do naszego rysunku. Praktycznie się to tutaj w tym wypadku niczym nie różni. Jest to po prostu blok, który wstawiamy. Możemy wstawić z przodu, z boku, z góry, z dołu. No ja w tym wypadku będę chciał wykorzystać przód. Kliknę sobie na przód. No i tak jak zresztą blok wstawiam ten element, tutaj niech to będzie punkt wstawienia i znowu określę sobie tutaj, przeciągając troszeczkę poniżej, aby po prostu wybrać kąt obrotu. Kliknę w tym miejscu. Znowu, dla tego typu śruby możemy wybrać sobie odpowiedni rozmiar. Jak pamiętasz, nasz, nasz otwór był wykonany pod śrubę M10, dlatego ja teraz wybieram śrubę M10, klikam na koniec. Oczywiście z listy mam dostępne jeszcze różnorakie inne. Klikam na koniec. No i teraz dynamicznie zobacz, że mogę wstawić śrubę o odpowiedniej długości. Tutaj cały czas ten rozmiar mi się zmienia. W tym wypadku mam śrubę m10 razy 40, tak razy 30, czyli oczywiście są to długości standardowe, ale program AutoCAD Mechanical wie jakie są śruby oczywiście tego typu dostępne, jeżeli chodzi o długość. Ja po prostu taką śrubę Standardizowaną wstawiam do mojego rysunku, klikam w tym miejscu, no i w tym wypadku program już wstawił do otworu właśnie tą odpowiednią śrubę. Co istotne, zresztą zobacz, że otwór pod śrubę M10, oczywiście, jak się domyślasz, jest troszeczkę większy niż sama śruba M10, czyli wszystko tutaj program AutoCAD Mechanical wykonał za nas, i tak naprawdę stawienie otworu i śruby sprowadziło się do wybrania tylko i wyłącznie dwóch. Elementów. Nie musiałem nic rysować. Program posiada te elementy, które można bardzo łatwo, szybko i intuicyjnie wykorzystać, korzystając z odpowiednich okien do wyboru właśnie tych standardowych elementów. Widzisz zatem, jakie to było proste. Do dyspozycji jest zdecydowanie więcej tych elementów. Chciałbym Ci właśnie pokazać, co masz do dyspozycji. Zobacz, tutaj mamy z lewej strony paletę o nazwie biblioteka, i tutaj zobacz. Przede wszystkim mamy coś takiego jak menedżer zawartości. Kliknę w tym miejscu i ten menedżer pozwoli mi zdefiniować, co w tym moim rysunku ma być dostępne, jeżeli chodzi właśnie o te biblioteki, te elementy standardowe. Zobaczę, tutaj mam oczywiście elementy znormalizowane. Wejdziemy sobie w PN i tutaj na przykład mam różne elementy, elementy złączne, części wałka i tak dalej, i tak dalej. Mogę sobie do każdego elementu wejść i mogę zdefiniować, które z tych elementów standardowych będą dostępne w bibliotece elementów? Mogę tutaj oczywiście przeciągać, jeżeli chodzi o kolejność tych elementów, czyli korzystając oczywiście tutaj ze strzałek góra-dół, mogę oczywiście odpowiednio filtrować. W każdym razie tutaj możesz sobie dostosować właśnie te biblioteki do swoich potrzeb. Co jeszcze możesz zrobić? Oczywiście możesz dodać nowy element. Jeżeli klikniesz tutaj, to możesz stworzyć nowy element, który będzie takim elementem bibliotekowym. Możesz go utworzyć od podstaw, bądź po prostu wybrać odpowiednie obiekty tutaj na rysunku i stworzyć właśnie taki nowy element. I zapisać go oczywiście wewnątrz programu. Ja teraz przejdę do Clue, ponieważ chciałbym omówić z Tobą szybko biblioteki elementów. To jest właśnie miejsce, w którym znajdziesz wszystkie te elementy standaryzowane, korzystając tak naprawdę tylko i wyłącznie z jednego okna. Przejdźmy sobie tutaj zatem do biblioteki elementów. Może powiększmy sobie tutaj to okno troszeczkę, rozszerzymy sobie je w ten sposób. No i zobacz, przede wszystkim mamy coś takiego jak elementy znormalizowane, elementy niestandardowe i możliwość dodawania na przykład do ulubionych właśnie te nasze elementy. Jeżeli ja rozwinąłbym sobie tutaj elementy znormalizowane, możemy sobie wejść tutaj do PN i odnaleźć odpowiednie elementy, na przykład niech to będą jakieś elementy złączne. Mamy tutaj śruby i nagwintowane sworznie, rozwijamy tutaj. Zobaczę dokładnie to, są te elementy, które przed chwilą Ci pokazywałem w momencie, gdy wstawialiśmy śrubę. Tutaj, oczywiście, mam te wszystkie elementy. Jeżeli ja sobie kliknę na przykład tutaj, no to informacja jest to śruba z łbem sześciokątnym, ta konkretna oczywiście. I mogę sobie to standardowo wstawić do mojego rysunku. Jak widzisz, po prostu kliknąłem na ten element i wstawiam tak jak wcześniej. Kliknę Escape. Mogę wybrać zupełnie inny widok, na przykład z góry, i go na przykład tutaj wstawić zobaczą się w tym momencie wstawia, czyli mamy tutaj wstawioną tą śrubę bezpośrednio z biblioteki elementów, czyli wszystkie standardowe elementy tutaj są pod moją ręką cały czas i mogę z nich na bieżąco korzystać. Co jeszcze możesz zrobić? Możesz na przykład dany element przenieść do swoich ulubionych. Jeżeli kliknę prawym przyciskiem myszy Właśnie na tą śrubę w tym wypadku To mogę dodać ją do ulubionych Zobacz, klikam tutaj do ulubionych No i właśnie ta moja śruba została dodana ja sobie ją w tym momencie może tak nazwę szybko Śruba I teraz mogę z niej korzystać Kliknę sobie tutaj w tym miejscu Oczywiście wybrana jest tutaj w lewym oknie No i standardowo mam tutaj do dyspozycji znowu Te różne widoki Jest to Pen 85M 82 101 klasa A Gwint zwykły Czyli właśnie to mogę teraz tutaj używać Mam to szybko dostępne tutaj w ulubionych bibliotece elementów. Jak widzisz, właśnie to są zalety korzystania z tych bibliotek elementów standaryzowanych. Po prostu bardzo szybko możemy wstawić różnorakie elementy. Nie musimy ich rysować od podstaw. Wszystko jest w programie do wykorzystania. Co jeszcze istotne, korzystanie z takich standaryzowanych elementów z biblioteki może nam pomóc podczas. Na przykład, dodawanie jakichś odpowiednich oznaczeń tym elementom. Zobaczę ja tutaj przejdę sobie na kartę Opisz. No i chciałbym na przykład wstawić coś takiego jak Opis linii odniesienia w tym miejscu. Zobacz, co się stanie. Ja tutaj oczywiście mam tą moją śrubę. Kliknę na Opis linii odniesienia. Jakbym tutaj rozwinął, no nie mam tutaj w tym momencie nic do dyspozycji. Klikam na to polecenie. No i przede wszystkim muszę wybrać odpowiedni obiekt do dołączenia. No, ja będę chciał opisać sobie na przykład tutaj tą śrubę. Kliknę w tym miejscu, określam punkt początkowy, na przykład tutaj, no i zobacz, co się dzieje. Oczywiście wystarczy, że kliknę sobie, może tutaj, zatwierdzę to enterem. No i co się stanie? Zobacz, że dzięki temu, że wykorzystuję tutaj te elementy standardowe, podczas tworzenia na przykład takiego opisu, program AutoCAD Mechanical zaproponuje mi wstawienie właśnie nazwy elementu. Zobacz, że właściwie tutaj właśnie jest cała ta nazwa tego elementu, włącznie tutaj z jego wymiarami, i program samodzielnie właśnie ten element, ten tekst wstawił za nas, czyli bardzo może nam to ułatwić jakiekolwiek opisy, które będziemy wprowadzać do tego naszego rysunku. Korzystanie właśnie z takich bibliotek elementów właśnie niesie różnorakie korzyści. Właśnie jedną z nich jest możliwość łatwiejszego opisu wewnątrz naszego rysunku. Zamykam edytor, no i zobacz, że faktycznie już ta nazwa tutaj widnieje, i jest to oczywiście tutaj pokazane w opisie linii odniesienia.